teraz przenieśmy się trochę w rzeczywistość, jak to się mówi, w real, tak? Pani Joanno, zapraszam serdecznie. Bardzo proszę o oklaski. Warsztaty dobrego życia. Pani Joanna, opowie nam, jak to w praktyce jest wybaczyć zdradę. To znaczy, jak wygląda rzeczywiście to piękne pojednanie, o którym można bardzo dużo mówić. Kiedy ono nastąpi? Czy jest już ten etap w pani małżeństwie, że ono nastąpiło? Jak wyglądał cały ten proces, kiedy najpierw człowiek się dowiaduje o tak bolesnej sytuacji, co się z nim dzieje, gdzie szuka pomocy i co się dzieje aktualnie teraz? Pani Joanno, zacznijmy od początku. Jak pani nazwała sytuację, w której jest teraz pani małżeństwo? Wydaje mi się, że najgorsze już jest za nami. Żeby tak określić to, jak jest teraz, muszę cofnąć się troszeczkę, bo ta cała nasza sytuacja przypominała od samego początku jedną wielką sinusoidę. Były momenty, w których byliśmy totalnie oddzieleni od siebie i nie widzieliśmy absolutnie możliwości wspólnego życia dalej. A potem przychodził moment, w którym znajdowaliśmy się na drugim wierzchołku sinusoidy, w którym zaczynaliśmy budować nasze życie od początku. Potem znowu była wielka jazda bez trzymanki na łeb, na szyję i potem znowu i znowu. Z tym, że w tej chwili ta sinusoida już się spłaszcza i już nie ma takich zwałek na łeb, na szyję. Myślę, że w tym momencie jesteśmy, jeśli powiem, że blisko wyjścia z tego wszystkiego, to chyba przesadzę, ale wydaje mi się, że wychodzimy. Zacznijmy od początku. Ile pani lat w małżeństwie jest teraz? 10,5. Mają państwo dzieci? Tak, mamy dwie dziewczynki. Jedna ma 7,5 roku, druga 3. Problem pojawił się jaki i kiedy? Problem się pojawił, gdy byłam w ciąży z drugim dzieckiem, czyli jakieś 3,5 roku temu. Tylko, że ja wtedy jeszcze nie wiedziałam o tym. Ja się dowiedziałam już po urodzeniu drugiego dziecka, czyli powiedzmy, że jakieś niecałe 3 lata temu. A co pani się dowiedziała? Mój mąż bardzo skrzętnie dozował mi ciśnienie. Problem go przerósł, więc dozował mi informacje. Najpierw się dowiedziałam, że jest jakaś ona. Od razu wpadłam na to, kto to jest. Ja wiedziałam, że ona jest w ciąży, więc znajomi mi mówili, nie bądź głupia, tak? Jeśli ona jest w ciąży, on jest z nią, więc to jest jego dziecko. Ja mówię, nie. Męża pytałam kilkanaście razy, zawsze się zapierał, że to nie jest jego dziecko. Potem jednak się okazało, że to jest jego dziecko. I to było tak w odstępie jakichś kilku miesięcy. Dowiadywałam się o różnych rzeczach. Ja od samego początku byłam nastawiona na to, że nasze małżeństwo przetrwa, że ja jestem zdolna to wybaczyć, my jesteśmy w stanie odbudować się. Pani Joanno, od samego początku, bo ja sobie staram się jakby empatycznie, jak w miarę możliwości, oczywiście wiadomo, że człowiek to przeżyje, to dopiero będzie wiedział, o czym mówi. Ale wyobraź sobie, że tak mój mąż dozuje mi takie informacje, tak? I dowiaduje się, że ma inną kobietę, z która oczekuje jego dziecka. I od razu wiem, że chcę nadal z nim żyć, że mu to przebaczę, tak? Jakby jaka jest reakcja? Nie wiedziałam, czy ja mu to przebaczę, ale jakby pierwszą myślą to była taka, że jeżeli ja będę chciała i on będzie chciał, no to oczywiście powinniśmy spróbować, musimy spróbować. Chociażby ze względu na to, że mamy dwójkę wspólnych dzieci. Więc jakby to była pierwsza myśl taka. Oczywiście później było 100 pomysłów na minutę, że rozstajemy się, że ja zabieram dzieci, że on zabiera dzieci, że ja miałam taki pomysł, że ja się zaciągnę do armii, wyjadę gdzieś daleko, żeby jakby problem zupełnie zostawić. A on z dziećmi, tak? A on z dziećmi. Potem on mówił, że on wyjedzie, on zaciągnie się do wojska, wyjedzie, może zginie, będzie problem z głowy. Także pomysłów było. Znaczy te pomysły teraz nam się wydają jakby nierealne. Rozumiem, że w danym momencie takie myśli były. Tak, to były pomysły bardzo szalone, ale sytuacja również była szalona. Sytuacja była taka, że jak dzisiaj myślę sobie o tym, co się wtedy działo, to mi się to w głowie nie mieści. Ale ja znajdowałam się w tym momencie w tej sytuacji i nie wiem, przyjmowałam te informacje, to mnie przerastało, ale nie wiem, chyba to, że oboje pracowaliśmy, że mamy dzieci, że nie można było po prostu nie wstać z łóżka rano. Się zatrzymać w czasie. Tak, trzeba było po prostu działać. Gdzieś tam to w sobie starać się przerabiać, jakoś szukać wyjścia, ale nie można było po prostu nie wstać z łóżka. Bo dziecko przyjdzie i zapyta, mamo, co ci jest, chora jesteś? Mhm. Nigdy takiej sytuacji nie było. Dzieci widziały nas sprzeczających się, płaczących, ale myślę, że to również dzieci nas uratowały z tego wszystkiego, bo dzieci powodowały, że musieliśmy zachować jakieś znamiona normalności.
i że jakby nie mogliśmy zwariować w tym momencie, nie mogliśmy pozwolić sobie na jakiś szalony ruch, bo trzeba by było to dzieciom powiedzieć, wytłumaczyć. Dzieci coś tam wiedzą. A to by powodowało kolejne konsekwencje naszej decyzji. Tak. Ale pani Joanno, a gdy dzieci poszły spać? Gdy pojawił się wieczór i co się działo? Znaczy tak, czy po prostu nastąpiła jakaś rozmowa, tak? Dlaczego mi to zrobiłeś? Nie mam pojęcia, jak to mogło wyglądać. Rozmów było całe mnóstwo, toczą się do dzisiaj. Czasami to przypomina kazania z mojej strony. Ta sprawa nie została nigdy zamknięta, bo ona się wlecze za nami dalej. Jak już powiedziałam, rollercoaster trwa, pomimo że ładnych parę miesięcy temu już obtrąbiliśmy zwycięstwo. Już myśleliśmy, że sprawa się zamknęła, że już wyszliśmy, że tamta odpuściła i wychodzimy na prostą. Ksiądz, który ma nas w swojej opiece, z tej listy najbardziej potrzebujących, już nas wykreślił, przeniósł nas do tych mniej potrzebujących. No niestety musiał nas powrócić na tą niechlubną listę. Pani Joanno, ja chciałam się zatrzymać. Dlaczego? Ponieważ być może na sali też są osoby, które nie są jeszcze na tym etapie co pani. Prawda? Być może są właśnie na etapie tego, że chcą wyjeżdżać do armii, tak? Powiedzmy, trzymajmy się. I w tym momencie wiadomo, że trzeba wstać, nie wiem, odrobić lekcję z jednym dzieckiem, drugie potrzebuje bliskości, coś trzeba zrobić, porysować, nie wiem, pobawić się w cokolwiek. Natomiast gdzieś jest to wspólne zasypianie, ten ból, z którym wstajemy, gdzieś jest moment, kiedy spotykamy się we dwoje. Te rozmowy to bardziej były wyrzuty, pytania, zastrzeżenia, co zrobiłam nie tak? Tak i tak. W momencie, w którym to już były rozmowy między nami dwojgiem, to znaczy, że i ja mówiłam, i mąż mówił, to już był moment, kiedy próbowaliśmy zrozumieć, co się stało, dlaczego to się stało. To już chyba był, nie wiem, ten etap trzeci, tak? A na początku jak było? Rozumiem, że to pani jakby... Tak, to był wtedy mój monolog bardzo często. Co dziesiąte zdanie mąż coś tam włączał. To było, może nie wyrzuty. Wyrzuty owszem też, ale jeżeli ja już zaczynam robić wyrzuty, to już znaczy, że już nie wiem, na co mam się powołać. Ja od samego początku starałam się mu pokazać, że prowadzenie podwójnego życia to do niczego nie prowadzi. Zostawienie nas, rodziny, też do niczego nie prowadzi, bo z tamtą kobietą tak właściwie nie wiadomo, jak będzie. We wszystkich kwestiach będzie pod górkę, bo będzie dwójka rodziców, różne nazwiska. Tu rozwód, który w ogóle jakby na mnie przechodził przez gardło. On mówił o zostawieniu rodziny. Na rozwód naciskała ona, naciska dalej, ale jakby kwestia rozwodu mojemu mężowi nie przechodziła przez gardło. To jego niezdecydowanie również dodawało mi sił. Jeśli bym widziała, że on jest zdeterminowany, pewny swego i przekonany o słuszności swoich decyzji, to też bym się pewnie inaczej zachowywała. Ale mój mąż tak na dobrą sprawę się nigdy nie wyprowadził z domu. On uciekał z tego domu, ale on się tak właściwie nigdy nie spakował się i nie wyszedł. Ja powiedziałam, że ja uwierzę w to, że on odejdzie, jak zobaczę w garderobie jego półki puste. Ale nigdy ich nie zobaczyłam. Więc tak na dobrą sprawę on nigdy stąd nie odszedł. Więc ja widziałam, że on nie jest przekonany do tego. Ja przez ten czas również, jeżeli już tutaj tak się duchowo karmimy, także we mnie zadziała się wielka przemiana. Bo my byliśmy takim małżeństwem, wydawało nam się jak, że katolickim, tak? Chodziliśmy co niedzielę do kościoła, no, spowiadaliśmy się. No, wydawało nam się, że jest wszystko okej, ale żyliśmy po swojemu. Ja dzisiaj to widzę, że właściwie ta cała sytuacja to było takie pukanie Boga do drzwi naszego domu. W momencie, w którym ja zaczęłam szukać pomocy, okazało się, że mamy całe mnóstwo osób, które tylko czekają, żeby nam pomóc. Znalazłam pomoc dla siebie właśnie w starych znajomych i no, zadziała się jakaś wielka przemiana i od tej pory już nie mam 100 pomysłów na minutę, tylko ja wiem, że małżeństwo to jest to, do czego zostałam powołana na tym świecie i nawet jeżeli on nie przetrwa, to ja będę wierna mojemu mężowi i mam dzieci, które wychowam i no i z tej drogi obraz obranej, Boże, już nie zajdę. Pani Joanno, to jakby wielki też dar, że miała pani wokół siebie albo do kogo wrócić się, że te osoby pomogły pani w tym kierunku pójść, tak? Bo też może się zdarzyć, że teraz będziemy mieli, no tak, słuchaj, no zrobił ci taką krzywdę w ogóle, jakie masz skrupuły, żeby go nie zostawić. Natomiast co to znaczy przemiana w pani, co się dokonało? Bo to ja rozumiem, że to nie rozmowa ze znajomymi, coś musiało się wydarzyć. W którymś momencie, kiedy dostałam następną porcję jakichś fajnych informacji, ja po prostu dostałam taką myśl, że ja muszę porozmawiać z kimś mądrzejszym ode mnie, kto twardo jakby stoi w swoim morale. Bo ja zwariuję. Po prostu to był jeszcze moment tych 100 pomysłów na minutę, bo no, też miałam różne pomysły. I ja nie wiedziałam, w ogóle moje morale było wtedy tak rozchwiane, że ja nie wiedziałam, co mam robić. Mojego męża również. I wiedziałam, że my we dwoje nie dojdziemy do porozumienia sami, jeżeli nie odwołamy się do jakichś wartości, które są absolutnie niepodważalne. Ja wcale nie myślałam o tym, że ja muszę z księdzem porozmawiać, ale po prostu to była pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, że ja kiedyś gdzieś u kogoś spotkałam księdza, który powiedział, że on o małżeństwach wie więcej niż nam się wydaje. My oczywiście go wzięliśmy śmiechem. Jak to oczywiście? Ksiądz może wiedzieć o małżeństwach więcej.
Ale stwierdziłam, że to jest osoba, z którą mogę porozmawiać, bo ksiądz chociażby z racji bycia księdzem ma morale jakieś konkretne. I nie będzie mi raz mówił, weź się rozwiedź, a z drugim razem będzie mi mówił, ratuj małżeństwo, więc... Czy jakiejś stabilizacji, takiego oparcia pani w danym momencie potrzebowała. Ja wiedziałam, że muszę porozmawiać z kimś, kto jest niezachwiany w swoich, nie wiem, poglądach. No i trafiał, że zadzwoniłam tego księdza, za tam 2 tygodnie umówiliśmy się na rozmowę, porozmawialiśmy sobie. Ten ksiądz prowadził wesołej rekolekcje. I zrobił dla mnie wyjątek, też z góry dostał przyzwolenie na to, bo to były rekolekcje zamknięte, na które nie ma wstępu osób z zewnątrz, na taki wieczór odnawiania przysiąg małżeńskich. No i zaprosił mnie, żebym przyjechała z mężem. Oczywiście mój mąż został z dziećmi wtedy. Przyjechałam tam, płakałam ze 4 godziny, bo ten wieczór tak tyle trwał. Przeżyłam wtedy pierwszą modlitwę wstawienniczą nad sobą, ale wróciłam stamtąd do domu już... z takim głębokim przekonaniem, że nie jestem sama i że ja nie mogę się poddać, ale co więcej, że ja muszę męża wyciągnąć z tej złej drogi, na którą on wszedł w tej chwili. Czy to było takie otwarcie i po prostu zrozumienie, czym sakrament w ogóle jest? Sakrament małżeństwa, tak? Bo jakby to łatwo mówić, że to jest prawda, widzialny znak niewidzialnej łaski, natomiast w takich momentach rozumiem, że pani poczuła tą łaskę i siłę jednocześnie, do tego, że małżeństwo jest tak ważne, tak? Tak, bo do tego momentu miałam 100 pomysłów na minutę, tak jak mówiłam. Ale już wróciłam stamtąd z takim głębokim przekonaniem, że to się musi udać. To się musi udać, bo ja nie jestem sama, bo sakrament, który nas łączy, jest taką siłą, której po prostu żadna siła inna nie przemoże. Bo właściwie tam się nic takiego, nic wielkiego się nie stało. Ale po prostu od tego momentu, od tego wieczoru datuję jakieś przemiany, które zaczęły się we mnie dziać. Ale już wiem, że od tamtego czasu już myśl o tym, że rozstaniemy się, już w ogóle mnie towarzyszy. Czyli to też była jak łaska w danym momencie też, że jakby odpuszcza nas to myślenie, że być może jest jakieś inne rozwiązanie, inna droga, że być może rzeczywiście on zasłużył na to, żebym go zostawiła, albo rozstańmy się. To jest łaska, która polega na tym, że w danym momencie, w sytuacji, która jest sytuacją niepokoju, przychodzi taki spokój, nie? Czyli Pan Bóg daje nagle od niepokoju ferię i to jest, co się nazywa ładnie, dotknięcie anioła. Czyli takie uspokojenie tego jeziora wzburzonego, że nie ma przyczyny, bo w pani sytuacji, w której wiadomo, że kontakt z dzieckiem tamtym to będzie kontakt jeszcze z tamtą kobietą, czyli jakby sytuacja niepokoju będzie trwała całe życie i proces pojednania i proces odpuszczania będzie musiał być taki kontynuowany ciągle i ciągle i może zostać domknięty przez długie lata, to mimo takiego jakby sytuacji niepokoju, czyli sytuacji, w której nie powinna pani mieć żadnego pokoju gdzieś, tylko ciągle biegunkę myśli, pani zyskuje te myśli i wtedy od strony teologicznej my nazywamy to łaską, może ktoś to potrafi inaczej wytłumaczyć. Ja spróbuję od psychologicznej. Trochę jest tak, jakby ktoś ważny, silny i pełen miłości stanął koło pani i wsparł panią w tej sytuacji. I rozumiem, że od tego momentu była już pani silniejsza. Miała pani też jasność tego, że to małżeństwo jest po to, żeby trwało i że tak chciał Bóg. Tak to rozumiem. Ja myślę, że wtedy również dostałam taki kredyt wiary, bo ja w ogóle tego nie szukałam jakby w swoim jakimś zagonieniu. Tak jak mówię, ja w ogóle nie myślałam o tym, że ja muszę z księdzem porozmawiać. To była osoba, do której się zwróciłam, ale okazało się, że po prostu tak się stało. Dostałam taki kredyt wiary, taki jakby pierwszy kredyt, bo potem tych kredytów było również więcej. No ale jakby to jest siła, która mnie wyciągnęła z tego i myślę, że w takich sytuacjach od kogoś to musi się zacząć. Taka jakby gotowość na przebaczenie, na odnowę, na rozpoczęcie od początku, bo jeżeli 2 osoby mają gonitwę myśli i raz jedno chce, drugie nie chce, a potem odwrotnie, raz są gotowi się pozabijać, a następnym razem wydaje im się, że się kochają, no to popadanie ze skrajności w skrajność to niczemu nie służy i do niczego nie prowadzi. Nasz jakby proces zdrowienia rozpoczął się właśnie od tego, że przyjęłam taką postawę niezachwianą i od tego czasu to się nie zmieniło, pomimo, że to trwa już 1,5 roku. Od tej modlitwy stawienniczej, tak? Od 1,5 roku jestem uparta jak osioł, że tak powiem, i po prostu nic nie jest w stanie mnie ruszyć, pomimo, że dzieją się różne rzeczy. Kobieta, z którą mój mąż miał nieszczęście się zadawać, jest osobą bardzo perfidną. Zaburza moje poczucie bezpieczeństwa do tego stopnia, że potrafi przyjechać pod mój dom, stanąć na moim trawniku i nie wysiadać z samochodu, bo przyjedzie pod dom, stanie tam i dzwoni do mojego męża, żeby wyszedł porozmawiać. Jemu robi jakieś tam numery. Przez 0,5 dnia nakręca jakąś tam sytuację, że ona jest chora i wręcz umierająca, że on musi do niej przyjechać. No są to takie sytuacje, w których no, działa tak perfidnie, po prostu żeby go tylko ode mnie odciągnąć, albo żeby mnie w jakiś sposób zgnoić, zniszczyć, żeby moje zaufanie do niego, ten kredyt zaufania, na okrągło dostaje nowe kredyty, następny, nie wiem, kiedy spłaci, ale
takie cały czas zaufanie w dużej mierze na kredyt ode mnie dostaje. Ona się stara, żeby tego już więcej nie było. Mhm. Niestety jest. I ona się nie może z tym pogodzić do tego stopnia, że ona się mnie boi. A propos naszego dzisiejszego tytułu. Mhm. Tak bardzo myślałam o tym, jak będzie przebiegała nasza rozmowa, bo jakby tytuł jest Zaczynając od nowa. Czy rzeczywiście jest to ten moment, gdzie obydwoje państwo zechcieli spojrzeć rzeczywiście w jednym kierunku i widzą ten cel, że będzie trudno, ale jak konie po prostu. W danym kierunku galopujemy. Aha. Tak jest wtedy, kiedy jesteśmy na górze sinusoidy. Bo z częstotliwością jakichś ważnych wydarzeń typu urodziny, na przykład dziecka, urodziny moje, jej, święta, wakacje. To są takie punkty, w których można się spodziewać jakiegoś przesilenia. W momencie, w którym znajdujemy się na czubku tej sinusoidy, patrzymy razem w jednym kierunku. Wierzymy w to, że to się uda, wcale nie musi być łatwo. Wiemy, że nie będzie łatwo, bo sytuacja jest bardzo skomplikowana. To jest naprawdę kaliber potężny. Ale wierzymy, że to się uda i jakoś z optymizmem patrzymy w przyszłość. Wiemy, że nie jesteśmy w tym sami, że jest cały sztab osób, o ludziach tutaj mówię, bo wiadomo, Bóg jest za nami, ale jest cały sztab ludzi, którzy są gotowi nam pomóc. Mamy do kogo się zwrócić i jakby wiemy, że łatwo nie będzie, ale że damy radę. Ale potem... Pani Anno, ten spadek, ja jeszcze spytam, to jest to, że pani już nie ma ochoty dawać kredytu, czy to mąż jakby ucieka i marzy? Co się dzieje? Rozumiem. Bo tak jak tutaj to ksiądz mówił, sytuacja będzie trwała, bo są spotkania z dzieckiem. Jeżeli by dziecka nie było, byłoby chyba łatwiej. No ale jakby nie było nam tak trudno, to pewnie byśmy się tylu rzeczy nie musieli nauczyć. Sytuacja jest taka, że mąż bardzo tęskni za tamtym dzieckiem. On jest w ogóle za dziećmi bardzo. Bardzo tęskni za tamtym dzieckiem, a wtedy, kiedy jest między nimi źle, to ona dziecko odsuwa. Chowa przed nim. Nie pozwala mu się z nim widywać. W którymś momencie mięknie, albo mąż tam ją postraszy, nie wiem, sądem coś, pozwala. Więc wtedy... jest miło, ona jest miła i w ogóle, i mój mąż zaczyna mięknąć. Mięknie. Ja to poznaję po tym, że on przestaje się modlić. Ja to widzę, dokładnie widzę. Jak już przestał się modlić, to już znaczy, że już jest, że tak powiem, nadgryziony. To znowu zmierza do punktu kulminacyjnego jakiegoś, w którym ja mówię, słuchaj stary, no jeżeli jeszcze raz tam coś zrobisz, to naprawdę pakuj się i wynochaj. Jest pani w stanie już to kiedyś powiedzieć? Po prostu też tak, ja już to powiedziałam parę razy. Rozumiem. I ja też musiałam dorosnąć do tego, żeby to powiedzieć. Wiele mądrych osób ze mną rozmawiało, wiele mądrych książek przeczytałam. Po prostu ja zaczęłam w literaturze, podobno się nazywa, mądrą miłością. Taką miłością, która ja cię kocham, ale nie pozwolę na to, żebyś tutaj szargał moje dobre imię, swoje dobre imię. Jeżeli chcesz mieszać się z błotem, proszę bardzo, idź, ale sam, nie ciągnij nas. Ja mężowi powiedziałam, otwarta droga. W tym domu są pewne reguły, że jest mąż, jest żona i są ich dzieci. I mąż nie może się zadawać z jakąś inną kobietą w tym czasie. Więc jeżeli masz ochotę się z nią zadawać, okej, spakuj się, proszę bardzo. I możesz opuścić ten dom. Wróć wtedy, kiedy będziesz przekonany o tym, że chcesz zacząć ze mną od początku. Dwa pytania mam, tak? Pierwsze, czy nie boi się pani, że po prostu by się spakował i wyszedł? A drugie, boi się pani. A drugie to, czy przebaczenie można połączyć z tym, że stawia się takie warunki? Ja się nad tym zastanawiam. Bo też można powiedzieć, tak, skoro przebaczyłam, to może nie powinnam w taki sposób do niego mówić. Ja nie wiem, co by się stało, jakby on naprawdę się spakował i wyszedł. Ale ja wiem, że jeżeli ja tego nie powiem, to będzie to przymykanie oczu. Bo ta sytuacja już trwa tak długo. W tej całej sytuacji chyba tylko ja już widzę, co jest przyzwoite. Nazwijmy to przyzwoitością, co jest właściwe. Oni już przestali widzieć to. Mój mąż wtedy, kiedy jest na tej fali właściwej, on widzi to. Ale są momenty, w których w ogóle tego nie widzi i jakby ktoś musi z zewnątrz postawić jasne granice, bo no po prostu ja nie mogę tolerować tego. To przedłużanie tego w czasie do niczego nie prowadzi. Mi bardzo się podoba to, do czego pani doszła. Punktem przełomowym będzie ten moment, kiedy ta druga pani będzie miała kolejne odsłony. Kolejne odsłony to znaczy zacznie pokazywać w złości, w niezadowoleniu swoją mniej miłą twarz. A już pokazuje. To powinno doprowadzić do stabilizacji. Ale generalnie zasada z mężczyznami jest taka, że póki nie są przyparci do pewnego muru, to ciągną, grają na dwie strony i ponieważ są Jamesami Bondami, to mogą bardzo długo grać na dwie strony. Przyparcie do muru sprawia, że picie mniej smakuje. Ja to porównuję kontakt z tą panią do alkoholu, to znaczy pij jak pije, dokąd przyjemność picia jest większa niż przykrości związane z piciem. I teraz, jeśli ta sytuacja będzie wreszcie dla niego przykra, co jest tym wymaganiem, to on będzie mógł poczuć na sobie i się wreszcie zdeklarować. I tak naprawdę, zamiast ciągnąć w dół te wszystkie osoby, stanie po stronie swojej żony, stanie po stronie prawdy i zacznie się moment taki, w którym rzeczywiście to pojednanie i to przebaczenie
i odpuszczenie będzie mogło być na takim poziomie, który już będzie uspokajający, zadowalający i zdrowy. Ciągnięcie tego, takie zabawa tutaj w grzeczną żonę, w jakim sensie trzeba trzymać cały czas poziom i szacunek. Szacunek rozumiem wobec samej siebie też, wobec samej siebie, ale też trochę, no jest to sytuacja niestety konkurencji, to znaczy jest jedna kobieta, druga kobieta, sobie pozwalać na duże humory, tylko niestety trzeba trzymać klasę, bo miłość łączy się z szacunkiem. Jak pani się szanuje, to mąż może panią kochać. Jak pani postępowała w sposób taki pozbawiony szacunku, pozwalając sobie na różne rzuty emocjonalne nadmierne, teraz niestety pani musi się bardzo trzymać. Ale wtedy pani ma klasę, a ta druga osoba będzie się zachowywać bez klasy i pani wygra. A jak pani wygra, wtedy będzie można przeprowadzić dopiero taki proces takiego prawdziwego zdrowienia. Mężczyzna liczy się z faktami. Wie, że kobiety dużo mówią. Fakty dla mężczyzn to jest coś, co czasem bywa bolesne, bo czasem daje opamiętanie. Tak słuchałem pani i tak sobie myślałem o pani sile, która jakby trzyma to wszystko, nie? Ale ja się zaniepokoiłem trochę. I ten mój niepokój minął w momencie, kiedy usłyszałem o tych drzwiach. Przecież to jest niesłychanie męczące, niesłychanie. To jakby to, jak tego słuchałem, to tak jakby na pani to wszystko wisiało. Spojrzałem na to systemowo, to zobaczyłem, jest ktoś, komu na tym zależy. Ktoś, kto jest ciągnięty jakby tutaj, jest w zawieszeniu. I ktoś to jakby jeszcze odciąga, prawda? A pani jest ten taki heros. Tak się zastanowiłem, co by się stało, gdyby pani powiedziała, dobrze, chcę, żebyś został, ale ja już nie mam siły. Co by się tu zmieniło w tym systemie? I te drzwi się pojawiły. Tak jak pan wspomniał o niepokoju, ja powiem też o jednym niepokoju, jak pani zaczęła mówić o tym, że rozwiązywała pani jego problemy. To bałem się wtedy, że przejęła pani wszystko w swoje ręce, ale też kiedy pani mi powiedziała o tych drzwiach, jestem spokojny, że nie żyje, nie myśli pani za niego, tylko mówi, chłopie, bierz się za siebie do roboty i jestem tego warta, żebyś się o mnie starał. Są takie sytuacje, w których też muszę pomyśleć za niego, bo w momencie, w którym on najpierw coś zrobi i potem zacznie myśleć, to bo mój mąż postępuje po prostu w akcie emocji. Wiem po prostu, że jeżeli go w tej chwili nie złapię za rękę i go nie powstrzymam, to znowu coś chlapnie i znowu będą po prostu kolejne rany posypywane solą, kolejne emocje i to się będzie znowu jątrzyło przez kilka następnych miesięcy. Była taka sytuacja, że tamta pani wręcz umierająca i chora niesamowicie. Niestety mieszkamy w tym samym mieście. Atakowała go tam telefonami, SMS-ami przez tam, nie wiem, pół dnia czy nawet dłużej. W którymś momencie wieczorem byliśmy my obydwoje w domu. On mówi, że nie wytrzymam. I widzę, że rzeczywiście go nosi i musi pojechać tam zobaczyć, co się dzieje. Ja mówię, no ale co się dzieje? Ja mówię, co się może stać? Jakby rzeczywiście coś było, to by wsiadła w samochód, pojechała, nie wiem, do szpitala, do lekarza, lekarza by wezwała. Ja mówię, znasz przecież ją, że nakręca. Nie, on musi. Ale widziałam, że go nosi rzeczywiście i teraz byłam głęboko przekonana, że tam się nic nie dzieje takiego, że on musi interweniować. Ona po prostu chciała mu się wypłakać w ramię, a z kolei widziałam, że on jest gotów tam pójść. Argument, że jeżeli stąd wyjdziesz, to weź sobie parę rzeczy, bo nie wracaj to przez najbliższy czas, już nie poskutkował, ubrał się i stał w drzwiach. Ja wstałam, jak wstałam z kanapy, to jeszcze nie poskutkowało. Mam takie podwójne drzwi, między jednymi i drugimi drzwiami już stał. I ja go złapałam za rękaw i cofnęłam za te pierwsze drzwi. W ogóle się nie opierał, więc po prostu oczekiwał tego, że ja go cofnę stamtąd. W ogóle się nie oczekiwał, rozebrał buty, kurtkę od razu. Usiadł na kanapie, zrobił sobie drinka. Po prostu w tej chwili musiałam zdecydować za niego. Powiedziałam, że jeżeli on wyjdzie stąd, on tam pojedzie, to też chyba ja trochę przegrałam, bo ja postawiłam jakieś słowo, jakiś warunek, a potem wycofałam się i on chyba też trochę wyczuł, że się bałam tego, że on naprawdę wyjdzie, ale wiedziałam, że jeżeli wyjdzie, to za parę godzin wróci. I wtedy co? Wtedy miałam go wyrzucić? Więc z drugiej strony wolałam, żeby nie wyszedł. To takie trochę, no... Są sytuacje, w których może nie jestem konsekwentna, ale to jest wszystko tak trudne, niesamowicie. Mądry Polak po szkodzie, ale jak trzeba działać szybko, to trzeba... Trzeba podjąć konkretną decyzję, no. Ale to rzeczywiście takie dość niepokojące, prawda? Ja tak sobie myślę, że jednak ten etap jest coraz mniejszy, więc pani ma coraz większą nadzieję. Rozumiem, że siłę cały czas trzeba czerpać. Ja to tak rozumiem, że przecież to nie jest tak, że pani nagle została herosem i do końca życia pani będzie. Czy mąż razem z panią idzie do źródła, że tak powiem? Tej siły. Gdzie państwo szukali pomocy? Czy on chodzi, nie wiem, czy do wspólnoty, czy modlitwa, czy terapeuta? Ja go cały czas namawiam, bo ja to widzę gdzieś tam swoją drogę, ale tak trochę czekam na niego. Może się zbierze w końcu. I już tak nam wzrok uciekł. No, tak jak mówię, mamy tego swojego tam kierownika duchowego, tego księdza, który prowadzi wspólnotę Przymierza Rodzin. I ja bym tam widziała swoją drogę. No, ale to jest Przymierze Rodzin.
powinnam tam pójść razem z mężem. No, teraz mam od niego obietnicę, że w wakacje rekolekcje zaliczymy, zrobimy. I to będzie jakiś kamień milowy, bo na razie to tak karmimy się tak mszą uzdrowienie, modlitwą stawienniczą. Później dostaniemy jakieś wytyczne, może jakieś proroctwa czasami. Trzymamy się tego i dopóki się trzymamy, jest dobrze. Ale potem znowu coś tam się zadzieje, że gdzieś tam się znowu rozpłynie, znowu ktoś zostanie nadgryziony i coś tam się złego dzieje, ale jakby wiemy, gdzie mamy wracać. Mm-hmm. Wiemy, gdzie mamy wracać. Pani Anno, dwa słowa, zaufanie i czekanie. Czy zaufanie do tego, że to jest dobra droga, jednak Bóg mnie prowadzi, jesteś przy mnie, kto ciągle mnie je za mną, prawda, takimi plecami i mogę się wesprzeć, tak? A czekanie, no pojawia się jakieś takie pytanie, nie pojawia się jakiś błąd? Ile mam na niego czekać? Ile będę czekała? Być może kolejne 2-5 lat będę czekać, aż on ze mną gdzieś tam pójdzie, będzie chciał zadziałać. Ile mam znosić te sytuacje konkretne, tak? Bo łatwo się tak mówi ogólnie, no, tak? Sytuacje, gdy będzie chciał wyjść, ile razy będzie chciał wyjść? Ile razy będę musiała rozmawiać z tą kobietą? Ile razy ona będzie mnie nękać? Ile razy on będzie chciał być z nią, tak? Miała pani ochotę tak po prostu... Mam, ale co z tego? I co będzie dalej? Ja sobie zadawałam to pytanie. Co będzie? No, ja mogę go wyrzucić. Wtedy będzie pozbawione nadziei na lepsze życie, wydaje mi się. A w tej chwili jest nadzieja na lepsze życie. No i tego się trzymam. Jak słucham tej opowieści, to tak sobie myślę, jak ciężko jest wyjść z uwikłania, z takich lojalności pani męża, nie? Wobec pani, wobec tamtej kobiety. A wszystko się zaczęło się od tego uwikłania. Niekoniecznie wyrzucenie z domu albo zostawienie, jakby nie tylko to. Ja pomyślałem sobie o czymś takim, że czasem w takich sytuacjach pary decydują się na terapię. To jest warunkiem. Jeśli nie pójdziemy, nie przepracujemy, nie zrozumiemy, nie zobaczymy tych mechanizmów, które doprowadziły do tego. Warsztaty dobrego życia. Pani Anno, za chwilę jeszcze zadam pani pytanie, natomiast pojawiły się pytania, na które bardzo też chciałabym odpowiedzieć, a które się łączy jedno z tym, o czym rozmawiamy, co zrobić, jak rozmawiać, kiedy on po notorycznych zdradach sądzi, że nic nie zrobił złego i nie wyraża skruchy, a sądzi wręcz, że to moja wina. Ja chyba niedawno przerabiałem ten problem i osoba, z którą pracowałem, fajnie z tego wybrnęła, bo wiadomo, że to obwinianie jest właśnie komisarką ratunkową, która pomaga przetrwać. Dla osoby zdradzającej. Tak. Dla osoby zdradzającej, to jest pierwszy mechanizm obronny. Ale ta kobieta zdradzona, ona po prostu mówiła, wiele razy mówiła, on mówił, nic się nie stało. A ona zaczęła mówić, jak o sobie, no, że nie wiem, z chorobą autystyczną, co ona czuła w tej sytuacji, dokładnie mówiła, dokładnie opowiadała, wiele razy do tego wracała, aż w końcu do niego dotarło, co on zrobił, bo jakby wtedy ta wypowiedź pozwala tej osobie mówiącej nazwać to, ponazywać, co już jest procesem uzdrawiania, bo ona wypowiada to elementem przebaczania, ale też do niego w końcu, do takiego betonu, no albo uderzenie pioruna Bożego dociera, nie, że w ten głupi łeb, albo właśnie takie tłumaczenie jak dziecku 50 razy, jak to ją zabolało, jak ona to przeżyła, jak to ją sparaliżowało, jak to zabiło w niej kobiecość, jak ona się czuje w każdej chwili, kiedy on się kontaktuje z kobietą, jaką traumę ona ma w sobie. Jeśli ona o tym wszystkim mu nie powie, to on będzie w dalszym ciągu mówi, no nic się nie stało, nie wiem, zapomniałem się. Wydaje mi się, że to jest jeden z możliwych dróg działania w tej sytuacji. Co jest lepsze? Danie sobie czasu, zamknięcie się w sobie, to o czym rozmawialiśmy, czy może wypowiedzenie od razu tego, co bolało, by uniknąć cichych dni? Czy w ogóle można odpowiedzieć jednoznacznie na takie pytanie? Zastanawiam się. Że to, czy to jest lepsze, tak? Lepsze jest wypowiadanie. Była taka tradycja w kościele, która mówiła, że mężczyźni w zasadzie nie wybaczają. Dlaczego nie wybaczają? Takie przekonanie zdrady. Dlatego, że nie mówią o tym. Kobiety mówią, więc w czasie procesu mówienia wyrzucają z siebie, więc jest przepływ przez serce. Jest wybaczenie. Mężczyzna nad tym schowa to. I w zasadzie bardzo często się zdarzało, że dziadek, staruszek, który leży w łóżku chory, czeka na babcię cały dzień, żeby jej przywalić piąchą albo dogadać. I to taka śmieszna scenka. Ona trochę pokazuje mechanizm mężczyzny. On całe życie trzymał to w sobie, tę złość. A więc gdyby mówił, to już musi zrezygnować z tej przyjemności,
jaką jest nieprzebaczanie. Mhm. Tylko musiałby puszczać wtedy. Mówiąc, już zaczyna wybaczać. Więc, pracować nad tym. Więc ja jestem wielkim fanem mówienia jednak, a nie milczenia. Chociaż oczywiście jest pewnego rodzaju nadmiarowość. Jeśli dziewczyny dużo mówią i chcą przegadywać ciągle, no nie jest mężczyzna w stanie. Od czasu do czasu taka rozmowa się może dokonać, ale codziennie faktycznie co za dużo to mężczyzna nie zje. To trzeba dawać pewnemu przerwy na pobycie z sobą. Lepszą rzeczą jest rozmowa niż milczenie, ale jednak jakieś takie przerwy trzeba robić. Mężczyzna wtedy się wycofuje do takiej pustelni, to znaczy to po prostu ma swój szufladkę, gdzie po prostu tam zostaje i potrzebuje pobycia sam ze sobą, prawda? I wcale nie ma siły nawet i psychicznej możliwości wytrzymać tego. Ja rozumiem, że to było pytanie dotyczące w ogóle rozwiązywania konfliktów. Czy lepiej jest po prostu dać sobie ten czas, czy może wypowiedzieć od razu? Ja myślę, że to jakiś też złoty środek jest bardzo ważny, to znaczy wypowiedzenie od razu łączy się z tym, że mogę powiedzieć rzeczy, których wcale nie chciałam powiedzieć, to tak, prawda, co też rozmawialiśmy kiedyś o emocjach, i że w tym momencie powiedzenie od razu może powodować kolejne zranienia i że to trudne będzie do zniesienia, a jednocześnie znów to wycofanie się i ta chwila wytchnienia też niesie znowu ze sobą niebezpieczeństwo, że uciekamy i oddalamy się, ta komunikacja się też zrywa, prawda? Więc to gdzieś chyba trzeba powoli wychodzić. Ja może troszkę mniej mówię, ty może bardziej się otwórz i gdzieś się spotkamy. Tak? Podchodzić do płota. Podchodzić do płota, tak. Ostatnie pytanie. Jak poradzić sobie z uczuciem upokorzenia, z pytaniem? Dlaczego ja pierwsza mam przebaczyć przy założeniu, że to na przykład mąż rzadziej niż ja wyciąga rękę do pojednania? To upokorzenie tutaj, ja też bym dodała do tego zachwianie mojej dumy też jakiejś. Że gdzieś, dlaczego to znowu ja? Dlaczego to znowu ja? Że to upokarzające jest znaczy, dla mnie. Jeżeli to jest taki obyczaj w tym małżeństwie, to jest rzeczywiście jakiś brak równowagi. Są różne powody, dla których trudno nam przeprosić. Znam osobę, która w dzieciństwie była zmuszana do przepraszania. Tam była sprawa z ojcem, ojciec sam się czasem na nią złościł. Ona nie miała absolutnie poczucia winy w tym momencie, ale mama jej kazała iść do taty i przeproś go, nie? Mhm. I to przepraszanie zlało się z jakimś poniżeniem, z totalną niesprawiedliwością, z czymś niestosownym. I jako osoba dorosła ma duże problemy z przeproszeniem. To też łączy się z tym, że po prostu jest to informacja dla mnie. Dlaczego tak? Znaczy zauważenie danego problemu, że słuchaj, nie chodzi o wyliczanie, tak nie wiem, 60%, ty 40%, ale gdzieś zauważamy ten problem, rozmawiamy na ten temat i też zajrzenie w głąb siebie, dlaczego tak jest? Dlaczego ja mam problem z wyciągnięciem ręki, tak? Bo być może tak jest. Czyli pewne mechanizmy możemy przenieść z naszego... Możemy, jak najbardziej je bierzemy. Ale w tym momencie dalej idąc, żona czy współmałżonek jest informacją dla mnie, że coś się dzieje nie tak i znaczy, że trzeba popracować i coś zmienić, tak? Bo w tym momencie nie może być tak, jak było u mnie, to było najlepiej, u ciebie to było najlepiej, tylko mi konkretnie. Ja myślę tak, że jeżeli jedna strona jakby oczekuje takiego i takich przeprosin, a druga tego nie potrafi, to warto sobie trochę kupić lepsze okulary i wtedy się może zobaczy jakieś gesty, które są rodzajem przeproszenia. No też rozumiem, że mówi pan o jakichś takich mechanizmach komunikacyjnych. To znaczy, że każdy ma jakiś sposób nadawania i tak. Być może ja wcale nie odbieram tego, że moja żona właśnie teraz mnie w taki sposób przeprasza, bo ja oczekuję konkretnie, że do mnie się podchodzi, mówi przepraszam. Tak, dokładnie. Powinniśmy być też wyczuleni na to, że można w inny sposób jednak wyciągnąć tą dłoń, tak? Czas naszego spotkania, proszę Państwa, dobiega końca. Pani Joanna, jakbyśmy mieli tak pomyśleć, czym to przebaczenie jest i czy mogłaby Pani powiedzieć, czy mężowi przebaczyła i w którym momencie, jeżeli tak? Wydaje mi się, że przebaczenie jest w tym momencie, w którym na widok męża pierwszym pytaniem jest, dlaczego mi to zrobiłeś. Jeżeli to pytanie już się nie pojawia, to wydaje mi się, że następuje przebaczenie. Przynajmniej ja po prostu czuję, że ja mu przebaczyłam, a tak do końca nie jestem w stanie powiedzieć, w którym momencie. Ale również to, że po części gdzieś tam zobaczyłam swoją winę w tym, to również spowodowało, że byłam bardziej skłonna mu przebaczyć, bo ja nigdy nie posądzałam go o złą wolę. Tutaj na samym początku rozmowa była na ten temat, że jeżeli ktoś widzi w kimś złe intencje, to wtedy ciężko jest przebaczyć. Ja w momencie, w którym ja zrozumiałam, że ja też mimo wszystko maczałam palce w tym wszystkim, to zrozumiałam, że po prostu on się, kurczę, pogubił, no. Pogubił się w życiu, pogubił się w tym, co jest najważniejsze i pogubił się w tym, co się robi, a czego się nie robi, będąc czyimś mężem. W momencie, w którym zobaczyłam jakieś pierwsze chęci z jego strony do, nie powiem, że naprawy tego, bo tego się nie da naprawić, tylko po prostu chęci jakiegoś życia od początku, to chyba wtedy mu przebaczyłam. Pani Anno, a co to jest maczanie palców w tym? A, maczanie palców. Mhm. Przytoczę takie zdanie, które ja już nie pamiętam, czy ja gdzieś usłyszałam, czy ja to wyczytałam gdzieś. Kryzysów w małżeństwie są winne obie strony. W mniejszym lub większym stopniu, ale są winne obie strony.
a zdrady jest winien zdradzający. Ja mogę powiedzieć, że ja nie jestem winna zdrady mojego męża, a do kryzysu przyczyniliśmy się oboje w mniejszym lub większym stopniu. Tutaj zdania są podzielone. Dlatego ja uważam, że ja maczałam w tym palce, bo ja no, chyba wyciągnęłam wnioski z tego i w tej chwili staram się nie robić tego, co robiłam kiedyś. Jakby staram się unikać sytuacji, które wtedy nas poróżniały. Taka przyszła mi myśl do głowy, że przebaczenie to jest to, że kończy się to, że ty jesteś problemem, a zaczyna się to, że mamy problem. Czyli jest przejście po prostu z ty na nasze, to jest tak, jakby tak. Nasz problem, że to my musimy razem pracować. A gdybyśmy mieli tak zakończyć optymistycznie, bo wśród osób na sali też są osoby, które być może przygotowują się do małżeństwa, to co najważniejsze jest, że tak powiem górnolotnie, żeby tych kryzysów było jak najmniej, albo żeby tego kryzysu w ogóle nie było. Kryzysów się nie da uniknąć, ale kryzysy zupełnie nie są po to, żeby nas pognębić i nas rozdzielić, poróżnić. Każdy kryzys jest po to, żeby coś w nas zmienić. Żebyśmy my wyciągnęli wnioski. Bo gdyby ten kryzys się nie wydarzył, to my byśmy żyli sobie tak, jak żyliśmy pewnie. Dziś jestem w stanie stwierdzić, że wtedy w ogóle nie byliśmy szczęśliwi, szukaliśmy szczęścia chyba nie tam, gdzie trzeba. A dziś jestem w stanie powiedzieć, że kocham mojego męża tak, jak nigdy dotąd. Kryzys to jest też taki moment, kiedy zadajemy sobie pytanie albo odkrywamy odpowiedź na to pytanie co do ważności drugiej osoby. Kiedy najpierw odskakujemy od siebie i potem dochodzi do nas, że trzeba mi tej drugiej osoby. Ja bardzo Państwu dziękuję za przybycie. Pani Joanno, bardzo dziękuję za to, że chciała się Pani podzielić z nami tak trudnym doświadczeniem i dać świadectwo swoje. Pan Piotr Stańczyk, także doradca rodziny, był naszym Państwa gościem, ksiądz Marek Kruszewski. Bardzo dziękuję za przybycie. Taka myśl, jaka mi towarzyszy, to właśnie to przejście z tego ty jesteś problemem na my mamy problem. Jakby też patrzenie na konflikt i patrzenie na ten kryzys rzeczywiście z takiej perspektywy, że może z tego wyjść coś lepszego, dobrego, coś, co nas wzmocni. Chociaż wiem, że w danym momencie, kiedy ten kryzys jest, człowiek rzadko kiedy to widzi. Więc myślę, że jednak trzeba czerpać siłę. Tak dla wierzących jest to duża pomoc z góry. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie. Zapraszam na stronę www.pogotowiemałżeńskie.pl. Tam więcej szczegółów na temat kolejnych spotkań. Dużo sił, dużo mocy na budowanie relacji. Dziękuję bardzo. Warsztaty dobrego życia.